Robienie z moheru ma jeden wielki plus i jest gigantyczną przyjemnością, ponieważ jak widzicie, otrzymujemy coś, co jest pośrednie między bitą śmietaną a watą cukrową, ale jedno i drugie bardzo smaczne i miłe w robocie, wracając już do dziergania. Im więcej swetra przybywa, tym więcej tej bitej śmietany, tym więcej oczek i w końcu jesteśmy w tym momencie, kiedy mamy jeden rękaw, kompletny przód i tył z jednym małym ale i czas najwyższy na rękawy. Co nam dziś potrzebne? Robótka to jedno. I jeszcze przyda mi się kartka z zapiskami dotyczącymi przodu i tyłu. Wyjaśnię za sekundkę dlaczego. Stara kartka rozpisująca, jak był robiony rękaw. I rysunek ogólny, z którego będziemy czerpać wiedzę, ile oczek mamy przełożyć na zapasową żyłkę, a ile oczek zostawić sobie na rękaw. To, co potrzebne nam jest na początek, to są tak naprawdę dwie informacje. Pierwsza jest ukryta na tej kartce i ona mówiła, że mój tył, pamiętacie, miał jeden rząd mniej. Zapewne u Was jest bardzo podobnie. I to jest ten moment, kiedy ten rząd dodamy, wyrównując szerokość przodu i tyłu idealnie. Jeżeli ktoś nie chce tego robić i na przykład rękawy robi innym kolorem, to za sekundkę powiem, co robi, bo ten jeden rząd w prawo, w lewo, czyli więcej lub mniej, nie ma tak naprawdę dużego znaczenia. I jeżeli ktoś nie chce go dodawać, to nie musi w żadnym wypadku. Ale prawdopodobnie, jeżeli rękawy są robione innym kolorem, to i tak była równowaga już na początku, nie było tej różnicy, jaką ja mam. Czyli jeden rząd muszę dodać do tyłu, tą kartkę już odłożę, nie będzie mi potrzebna, natomiast bardzo przyda mi się ta kartka, która powie mi, ile oczek na przodzie i na tyle mam przełożyć na żyłki, a ile ma mi zostać na rękaw. Wiem, że muszę przełożyć ostatecznie 79 oczek, bo dodałam jedno, żeby pracowało jako oczko brzegowe, czyli muszę przełożyć 79 oczek tyłu. Następnie, bo muszę mieć dokładnie tyle samo, czyli 79 oczek przełożę. Następnie oczka rękawa, czyli 65 oczek będą oczkami, na których będę budować drugi rękaw. I kolejne 79 oczek zostanie przełożonych jako te, które później będą stanowić bok przodu. Wiemy już teoretycznie, co robimy, to zabierzmy się rzeczywiście do pracy. Mam przygotowane jeszcze zatyczki i dodatkową żyłkę, na której tak naprawdę będę robić rękaw, ponieważ żyłkę, na której pracuję, potraktuję jako żyłkę do przełożenia. I pierwsze, co zrobimy, to jest tył. Z wzorem to u mnie tył. Nie chcę odcinać żadnej nitki, a muszę się dostać do oczek, które są oczkami rękawa, a które są gdzieś jeszcze troszkę tu. I właśnie, żeby się do nich dostać, to zrobię dodatkowy rząd prawych, prowadzący mnie do oczek rękawa, a jednocześnie będący tym brakującym rzędem, który nam uciekł na początku, ze względu również na moją niechęć do cięcia. Czyli pierwsze, co muszę zrobić, to muszę przerobić oczka prawe w takiej ilości, jaka jest przewidziana na bok tyłu. U mnie to jest 79 oczek, więc pozwolicie, że ja je szybko i poza kamerą zrobię i spotkamy się za chwilkę. Ja przekładam te oczka na żyłkę, która będzie żyłką, która zostanie do samego końca, czyli aż do łączenia. Natomiast wy, kiedy to przerobicie, a nie macie żyłki dodatkowej, zapasowej, możecie spokojnie te oczka zamknąć prowizorycznym szydełkowym łańcuszkiem, jeżeli macie, tak jak ja, zamiar łączyć brzegi żywymi oczkami. Natomiast jeżeli macie zamiar je łączyć po prostu zszywając, to te oczka mogą zostać najnormalniej w świecie zamknięte. I wtedy sugeruję nie robienie dodatkowego rzędu, tylko zamknięcie od razu tych oczek, dochodząc jednocześnie z włóczką do oczek rękawa. Moje 79 oczek jest przerobione. Oczywiście nie sugerujcie się ilościami, bo każdy ma je troszeczkę inne. Robię ostatecznie sweterek na siebie z własnej włóczki na własnych drutach. 79 oczek przełożone i chwilowo zabezpieczyłam je moją pandą,
Drugi drut też mam tylko z jedną. Dlaczego? Ponieważ oczka rękawa będą trafiały na docelową żyłkę troszeczkę krótszą, a ta długa zostanie wykorzystana jedna do trzymania i przodu, i tyłu. To, co będzie się działo teraz, to już dotyczy rękawa, ale jedna uwaga. Zanim zaczniemy dziergać dalej, zróbcie to, co ja zrobiłam przed chwilą i to dwukrotnie. Przeliczcie oczka, czy na pewno wszystko jest ok. Sprawdziłam, czy mam przerobione oczka tyłu i sprawdziłam, czy zostały mi oczka rękawa plus przodu. Na wszelki wypadek dwa razy, żeby nie było żadnej wątpliwości. Oczka muszą się zgadzać. Jeżeli umknęło Wam jakieś oczko, mogło się zdarzyć, to wtedy nie panikujemy, tylko gdzieś je ukrywamy, na przykład jedno oczko mniej w rękawie. To nie jest tragedia, pod warunkiem, że nie robimy z bardzo grubej włóczki, gdzie jedno oczko to 1 cm. To tam tragedia już troszeczkę by była. Ale jeżeli nie, to oczko, które uciekło, nie jest problemem. Sprawdźcie tylko, gdzie uciekło. Przyczyną może być na przykład to, że jeszcze na etapie dodawania w pierwszym rękawie gdzieś nie dodałyście oczka. Mogło się tak zdarzyć. Chociaż wątpię, bo oczka na końcu rękawa były liczone. Ale gdyby, to przede wszystkim sprawdźcie, gdzie to oczko zginęło, czy nie gdzieś tutaj i na przykład za sekundę zacznie się pruć, ale liczymy na to, że oczka zgadzają nam się co do jednego. To, co teraz będzie nam niezbędne, to jest stara rozpiska rękawa, tylko rozpiska rękawa była tworzona od góry do dołu, a teraz zaczniemy ją czytać od dołu w kierunku góry. Dlaczego? Ponieważ nie będziemy dodawać, tylko będziemy odejmować. Zaczniemy tak naprawdę od starego 118 rzędu, znowu pamiętajcie, że to są moje wyliczenia, gdzie było 65 oczek i zaczniemy robić najpierw fragmencik prosto i później tam, gdzie mamy kreseczki, będziemy odejmować. Czytamy nie tylko od dołu, ale również od prawej strony, czyli kompletnie nie po naszemu. I jak to robimy? Już zaznaczamy. Pierwszy rząd, jaki zrobimy, to jest ten oznaczony tą ostatnią kreseczką tutaj. Pierwszy, a jednocześnie ten, który będzie nam oddzielał tył od przodu. Zobaczcie, że ja mam ten sam kolor i dzięki temu, co przed chwilą zrobiłam, rękawa, nie tnę nitki do robienia rękawa, tylko robię dokładnie tą samą nitką. Czyli znowu zrobię w moim przypadku potrzebne mi 65 oczek, przekładając jednocześnie przy robieniu je na drugą żyłkę, czyli tą docelową, na której ten rękaw będzie powstawał. A pozostałe oczka, czyli oczka przodu, czyli kiedy zrobię już moje oczka rękawa i zostaną mi oczka przodu, to na chwilkę zamiast tej pandy wrzucę drut, przeciągnę sobie żyłkę z tyłu za rękawem i na tą samą żyłkę wrzucę pozostałe oczka przodu. Ta żyłka jest na tyle długa, że spokojnie zmieści te wszystkie oczka, tak jak mieściła i te wszystkie, a tym sposobem nie potrzebuję wcale dwóch żyłek do trzymania przodu i tyłu. Wprawdzie może się okazać, jeżeli ktoś ma trochę krótszą żyłkę, że te oczka są ściśnięte, ale tym się nie martwcie, ponieważ spokojnie oczka rękawa będzie można robić. Jedyne, czego nie będzie można, to nie będzie można rozłożyć na płasko robótki. Ale w tym etapie, na tym etapie, przepraszam, to już nie jest niezbędne. Czyli ja dziergam 65 oczek i zrobię to poza kamerą, żeby je przeliczyć, bo na razie to tak sobie dziergam, licząc, że nie zrobię za dużo. I spotkamy się tak naprawdę, kiedy będzie już gotowy, będzie przełożony cały rękaw i będziemy robić drugi parzysty jego rząd. Tak na wszelki wypadek, tutaj troszeczkę ryzykując, zostawiłam sobie po prostu odkręconą żyłkę z oczkami rękawa i zobaczcie, że kiedy przekładam oczka przodu na tą zapasową żyłkę, to już ich nie przerabiam. Nitka zostaje przy rękawie. One mają odpowiednią ilość rzędów, ten fragment. Nie potrzebują już dodatkowego przerabiania, żeby cokolwiek wyrównać, a poza tym, gdybym je przerobiła, to zostałabym z nitką na dole przodu. Bezsensowny ruch. Nitka potrzebna nam jest w tym momencie do robienia rękawa, dlatego ona tam zostaje.
Zawsze, jeżeli robicie takie rzeczy, a im więcej się dzierga i im bardziej dziwne projekty, tym częściej używa się zapasowych żyłek, przekłada jakieś części, robi fragmentami, to zawsze się zastanawiajcie, gdzie Wam jest potrzebna nitka. Jeżeli ja robię rękaw, to wiadomo, że włóczka jest mi potrzebna w okolicach oczek rękawa. Czyli nie przerabiam już tego, bo zostanę z tą włóczką w miejscu, które jest mi zbędne i nie pomoże mi, bo musiałabym ją albo spruć, cały ten fragment, albo tą nitkę po prostu obciąć. Czyli zobaczcie, że nie przerabiam, a po prostu przekładam, żeby wszystko było na jednej, prostej, zapasowej żyłce. To tak na wszelki wypadek. Będziemy robić drugi rząd rękawa. Zaznaczyłam już pierwszy i zaznaczyłam z rozpędu drugi, bo za chwilkę go zrobię. Ale uwaga, jedna adaptacja notatek do rzeczywistości. Zobaczcie, co się dzieje. Pierwszy rząd był rzędem prawym. Drugi rząd będzie lewy. Prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. I wychodzi mi, że mam odejmować oczka w lewym. No tak nie do końca podoba mi się koncepcja tego, żeby robić dwa razem po lewej stronie, bo po co sobie utrudniać, skoro można sobie ułatwić. Więc zrobimy jedną rzecz, którą będziemy zapiszemy sobie, żeby o niej nie zapomnieć, będziemy o niej pamiętać, ale która nam ułatwi. Żeby to wyszło po prawej stronie, to muszę zrobić rządek więcej lub rządek mniej. To powiedzmy, że zrobię rządek więcej, czyli zapiszę sobie, zrobię sobie plusik, że tu mam zrobić nie 7 rzędów, a 8. Natomiast w ostatnim, zobaczcie, że tu będzie 6 rzędów, to w ostatnim takim rzędzie będziemy ewentualnie robić mniej. Tylko teraz uwaga, jak pamiętacie, te oczka wszystkie były dodawane w rzędach nieparzystych, czyli tych po prawej stronie. Ale co by się stało, gdyby ktoś musiał dodawać w rzędach również parzystych, a w tym sposobem również odejmować w tych parzystych, to wtedy pokażę też, jak robić dwa razem po drugiej stronie, żeby nie było to problemem. Tak na wszelki wypadek. Ale ja sobie ułatwię sprawę i tutaj zrobię jeden rząd więcej, a tu sobie zrobię jeden rząd mniej. Już o tym pamiętam. Robimy zatem drugi rządek i teraz zobaczcie, jaką mam sytuację. Oczka rękawa mam na żyłce roboczej z drutami, natomiast z tyłu będzie mi się pałętała żyłka, która jest żyłką trzymającą przód i tył. Ona będzie się pałętała z tyłu, z przodu. Im rękaw dłuższy, tym szybciej się to poukłada, ale na razie to tą żyłkę będziemy ją tak troszkę spychać w odpowiednie miejsce. I dziergamy tak po prostu, obracając robótkę, układając sobie żyłkę, muszę sobie ułożyć jednak po drugiej stronie, żeby dotrzeć do włóczki. Trochę będzie, na początku będzie trochę zadymy, przepraszam za brzydkie słowo, z tą żyłką, ale to się szybko poukłada. Pierwsze oczko zaczynam traktować jak brzegowe. Oczywiście resztę dziergam na lewo. I tutaj nie dzieje się nic nowego, wszystko już znamy. Pracujemy na małej liczbie oczek z powrotem, już nie na wielkiej płachcie, więc będzie to szło szybciej. Każdy rządek będzie powstawał znacznie szybciej. I dziergamy tych rzędów tyle, ile pokazuje nam na końcu nasze notatki, nasze zapiski, ile było dzierganych prosto. A kiedy dojdziemy do pierwszego rzędu, w którym należy zacząć rękaw zwężać, to zastanowimy się, w jaki sposób to robić, żeby to było jak najbardziej estetyczne, a jednocześnie, żeby później nie spowodowało problemów ze zszywaniem, czyli żeby za bardzo nie zniekształcać sobie oczek brzegowych. Kiedy znajdziemy się w pierwszym rzędzie, w którym należy zacząć rękaw zwężać, pamiętajcie, że u każdej z Was będzie to zupełnie inny rząd, to mamy tak naprawdę dwie możliwości. Pierwsza z nich jest taka, że będziemy przekładać oczko brzegowe i robić dwa razem
tuż za oczkiem brzegowym, a po drugiej stronie tuż przed oczkiem brzegowym, zatrzymując się trzy oczka wcześniej, tak żeby zrobić dwa razem i mieć nasze brzegowe. Czyli oczko brzegowe zostaje nietknięte, robimy dwa razem. To jest jedna możliwość, przy czym po tej stronie te dwa razem mają się układać tak, żeby to pierwsze oczko było na wierzchu. Dlaczego? Żeby to tworzyło nam całkiem ładną linię. Druga możliwość jest możliwością, która bierze pod uwagę oczko brzegowe, ale potraktujemy je jako oczko, które będziemy przekładać. Czyli oczko brzegowe przekładamy bez przerabiania, kolejne oczko przerabiamy na prawo i oczko brzegowe przekładamy przez to oczko. Jednym słowem, też jedno oczko nam ginie, jest go mniej, ale to oczko brzegowe przykrywa. Jednocześnie zobaczcie, że tu, przez to, że to drugie oczko zostało przerobione, a pierwsze przełożone, mamy ruchomą nitkę, a nie sztywną. Czyli cały brzeg nie zrobi nam się mało elastyczny. Które rozwiązanie dla kogo? Pierwsze rozwiązanie, czyli nietkniętym oczkiem brzegowym i dwoma razem, są dla tych osób, które robią z cieńszych włóczek. Natomiast osoby, które robią z grubszych włóczek, mogą wolić to drugie rozwiązanie z przełożonym oczkiem brzegowym, przerobionym oczkiem i przełożonym tym brzegowym przez nie, ze względu na to, że takie rozwiązanie nie daje nam dodatkowej linii gubionych oczek. Wybrać możecie dowolnie. Ja zostanę przy klasyce klasyki, czyli jednak robieniu dwa razem tuż po oczku brzegowym. Przypominam, że osoby, które mają problemy ze zszywaniem, przy każdym takim gubionym tym razem oczku mogą zawiązywać jakąś kolorową włóczkę albo wkładać marker po obu stronach, żeby później przy zszywaniu mieć miejsca, które muszą się zetknąć. To idziemy na drugi koniec. Ja tam nie dojdę ze względu na to, że tak naprawdę magia filmu. Wcale nie jestem w rzędzie, w którym należy odejmować, ale chcę Wam to pokazać jak najszybciej. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy trzy oczka przed końcem. Dalej już nic nie ma. To są moje trzy oczka. I teraz, jeżeli to jest pierwszy sposób, czyli że zamykamy dwa oczka, a brzegowe zostaje nietknięte, to przede wszystkim musimy je sobie ułożyć. Czyli otwory tych oczek, ich mordki muszą być skierowane w lewą stronę. Zobaczcie, że je przełożyłam, wbiłam się lewym drutem i dopiero przerobiłam. Wtedy, i mamy źle, moja wina, wbiłam się od złej strony, bo powinnam się wbić od lewej. Wtedy drugie oczko jest na wierzchu i znowu tworzy nam się ładna linia. Czyli jeszcze raz. Ja dziergam tak, że mam mordki oczek w prawą stronę otwarte, czyli od tyłu, przekładam i wbijam się od lewej strony. Oczko brzegowe przerabiam na prawo. Druga opcja to opcja z wykorzystaniem oczka brzegowego. Wtedy jeszcze to trzecie oczko przerabiam, drugie od końca też. I na to przerobione oczko wkładam oczko brzegowe. Tym sposobem znowu mając oczko zamknięte dokładnie na linii brzegu. Możliwości dwie. Oczywiście jeżeli ktoś ma jeszcze inny sposób, to wykorzystuje swój własny. Nie ma w ogóle żadnego problemu. Natomiast teraz spójrzcie, co się dzieje po drugiej stronie. Po drugiej stronie, jeżeli komuś przyjdzie do głowy, że będzie jednak gubił oczka, robiąc również to w rzędach parzystych, to wtedy albo przestaje się przejmować układem oczek i po oczku brzegowym po prostu robi dwa razem na lewo, zarówno tu, jak i tutaj, czyli oczko brzegowe, a drugie i trzecie od końca jest robione jako dwa razem, ale wtedy straci układ tych ślicznych oczek jako linii.
Chyba, że będzie robił dwa razem na lewo jako przekręcone i ja tego w zasadzie nigdy nie robię, jeżeli nie muszę, bo nigdy nie wiem, jak się w te lewe wbić, żeby one mi się dobrze ułożyły po prawej stronie. Przyznaję się bez bicia. Jeżeli muszę zrobić dwa razem na lewo, to robię je najzwyczajniej na świecie i przestaję się przejmować układem oczek, jeśli nie muszę, bo to nie chusta i nie ażurowy wzór. Ale łatwiejszy jest ten sposób, który był sposobem drugim. Czyli zobaczcie, że tam jest ta sama zasada. Oczko brzegowe przekładamy, przerabiamy na lewo i przekładamy oczko brzegowe na początku. A kiedy dochodzimy do końca, to robimy w zasadzie wszystkie oczka aż do przedostatniego. I znowu, ono na chwilkę wraca, a oczko brzegowe przekładam przez nie. Wtedy nie ma żadnego problemu, które oczko na którym, czy pierwsze oczko na wierzchu, czy drugie oczko na wierzchu, bo wtedy to oczko brzegowe jest oczkiem, które nam zamyka dwa razem. Pamiętajcie o tym, że odtwarzamy, jeżeli chodzi o zamykanie oczek i zwężanie rękawa, to wszystko. Nic więcej nie da się wymyślić, bo to bardzo prosta rzecz tak naprawdę. Pamiętajcie, że odtwarzamy nasz rękaw, idąc od dołu i od prawej. To jest mój dodany rząd, ten ósmy, czyli mam 7 tutaj, ale 8 tutaj, a później idę od prawej strony i odtwarzam kolejne kreseczki, zamykając oczka tam, gdzie były oczka, gdzie były rzędy zaznaczone specjalnie w tej kolumnie. Kiedy dojdziecie do końca rękawa, co nastąpi prawdopodobnie dość szybko, przynajmniej u mnie przy tej włóczce, czego i Wam życzę, żeby było szybko, to zamykamy oczka dowolnym sposobem. Pokażę Wam na wszelki wypadek, jak je zamknąć. I to będzie tak naprawdę koniec robienia bazy naszego swetra. Kiedy spotkamy się filmowo za chwilkę, ale tak naprawdę to minie pewnie 2 lub 3 dni, zanim ja zrobię ten rękaw. Ale kiedy zobaczymy się za chwilę filmowo, to opowiem Wam, jak zamknąć oczka i zajmiemy się łączeniem przodu z tyłem oraz rękawów. Czyli jednym słowem zrobimy z tej wielkiej płachty rzeczywiście sweterek. A później poopowiadam Wam o tym, w jaki sposób dodać wykończenia, jeżeli ktoś ma na nie ochotę, a pokażę filmowo kwestię wykończenia dekoltu i-cordem, kiedy dekolt jest w szpic, co u mnie występuje. Jak sobie z tym i-cordem poradzić, żeby on nam tego dekoltu zbytnio na dole nie zniekształcił. Czyli na razie zajmujemy się rękawem. Spotkamy się, kiedy będziemy dokładnie na drugim brzegu swetra, od mankietu do mankietu. I kiedy będziemy zamykać oczka, z dumą mam nadzieję, bo sweterki robione od boku są bardzo fajne. Mam nadzieję, że Wasze też Was cieszą. Czyli widzimy się za chwilę, kiedy u mnie magicznie będzie już cały rękaw. Czas najwyższy na zszycie, połączenie, bo metody mogą być różne, boków i krawędzi rękawa, brzegu rękawa, przy czym każda z nas może mieć inną sytuację. Mogą być osoby, które mają wszystkie boki jako pozamykane oczka, czyli tak jak ja mam, może pokażę to z drugiej strony, tak jak ja mam przy rękawach, mam po prostu oczka brzegowe z jednej i drugiej strony. Mogą być osoby, które mają tutaj jeszcze nie przełożone, ale żywe oczka pozabezpieczane lub umieszczone na zapasowych żyłkach. I sposobów łączenia będzie kilka. Pierwszy i podstawowy to zszywanie. I tutaj pokażę Wam najbardziej przydatny do tego ściek materacowy. Drugi sposób łączenia dotyczący już żywych oczek to 3-drutowy sposób zamykania oczek, który jednocześnie łączy dwa brzegi i to też sobie pokażemy, ponieważ ja będę w ten sposób zamykała moje boki. I oczywiście jest grafting, czyli zamykanie żywych oczek igłą lub, co też będzie pokazane, ale już nie filmowo, tylko odeślę Was do odpowiedniego linku,
lub wykorzystując troszeczkę inny sposób, łatwiejszy, pozwalający szybciej, przepraszam za wyrażenie, załapać zasadę. I jeżeli chodzi o grafting, to będę Was odsyłała do linków we wpisie, gdzie znajdziecie podpowiedzi, jak to zrobić. I kilka osób może się zdziwić, ponieważ doskonale wiecie, że ja jestem gigantyczną fanką graftingu, a tutaj nagle grafting nie będzie zastosowany. Dlaczego? Ponieważ mamy mohair. Grafting zakłada, przynajmniej w swojej klasycznej wersji, przeciąganie nitki przez oczka dwa razy przez każde oczko i gdybym usiłowała to zrobić moherem, który się zaczepia o siebie, to prawdopodobnie w okolicach 10 oczka dostałabym szał. Dlatego tym razem trzydrutowy sposób łączenia oczek, który przy moherze sprawdzi się znacznie lepiej. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie poukładać, to tak naprawdę ułożyć sweterek, żeby połączyć dobry brzeg z dobrym brzegiem. I wcale nie żartuję, ponieważ czasami z rozpędu ktoś może połączyć dwa brzegi tyłu i zrobić sobie bardzo wąską i śliczną tubę, ale nikt się w nią nie ubierze. Dlatego zanim zaczniemy coś łączyć, układamy sobie sweterek na płasko i rzeczywiście sprawdzamy, czy nic nie jest przekręcone, mało prawdopodobne, ale przede wszystkim, czy łączymy dobry brzeg z dobrym brzegiem. Następnie wszystkie oczka, które w danym momencie będą łączone, u mnie lądują na drutach, na żyłkach, na drutach, tak żeby można je było wykorzystać. I przy trzydrutowym sposobie łączenia wywijamy to jeszcze na lewą stronę. Grafting po prawej stronie. Trzydrutowy sposób łączenia po lewej stronie. I kiedy mamy już przygotowane wszystko, to przyda nam się, no właśnie, nie trzeci drut, tylko szydełko, bo będzie nam tym szydełkiem znacznie wygodniej pracować. I zaczynamy łączyć. Szydełko takie, żeby nam spokojnie weszło w oczko, nie wiem, czy nie przesadziłam, ale jednocześnie troszkę grubsze, żeby łączenie było w miarę elastyczne. Czym łączyć? Najlepiej tą samą nitką. Ale jeżeli ktoś się bardzo uprze przy moherze, to może znaleźć nitkę, która jest bez włoska, ale ma identyczny kolor. Też można, chociaż może być to delikatnie widoczne. Natomiast na pewno łączenie tą samą nitką jest znacznie bardziej wskazane. Czyli ja w tym momencie sięgam po motek moheru i będziemy łączyć. Trzydrutowy, a w naszym wykonaniu dwudrutowy i szydełkowy sposób łączenia jest bardzo szybki, bardzo prosty i bardzo estetyczny. Pierwsze oczko na pierwszym drucie, drugie oczko na górnym drucie. Przez oba przeciągam nitkę i zdejmuję oba oczka. Zauważcie, że końcówkę nitki na razie zostawiam, później się nią zajmę. I teraz uwaga, sekwencja, którą będziemy powtarzać do upadłego. Jedno oczko, drugie oczko, przeciągamy przez oba. I przeciągamy przez poprzednie na szydełku. Jedno oczko, dolny drut. Staramy się, żeby żadne oczko nam znikąd nie zjechało. Drugie oczko, górny drut, przeciągam przez oba i mogę od razu zdjąć. I przeciągam przez to, co już było na szydełku. I tak do końca, aż skończą nam się oczka. Na co musimy uważać? Musimy uważać na to, ja sobie to włożę chwilowo na jeden z drutów, żeby Wam pokazać. Musimy uważać na to, żeby oczka, które tworzymy tutaj, czyli ten łańcuszek, był
mniej więcej tak samo, takiej samej szerokości jak oczka, które zamykamy. To widać po fragmencie, ale zawsze jest lepiej troszeczkę bardziej wyciągnąć. Nie ściągamy tych oczek. Im grubsza włóczka, tym łatwiej nam to będzie kontrolować. I ja muszę pilnować ze względu na to, że ten mohair jest w miarę cienki. Co powstaje? Po lewej stronie powstaje w miejscu łączenia bardzo ładny, estetyczny łańcuszek. A po prawej stronie powstaje łączenie, które imituje oczko i będzie widoczne minimalnie, ale będzie to w miarę estetyczne. Grafting oczywiście daje lepszy efekt, bo tam imitujemy całe oczka. Tutaj wygląda to troszeczkę tak, jak nitka łącząca dwa oczka, która znajduje się między nimi. Ale i tak nie jest to taki efekt, jak przy zwykłym zszywaniu na przykład na okrętkę. Jest nieco lepiej. To ja sobie w takim razie będę łączyć, aż dojdę do rękawa. Czyli tyle oczek przede mną, całe mnóstwo, a później się okaże, że tak naprawdę bardzo płynnie przejdę do rękawa. I w rękawie, jak widzicie, mamy dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, ja to może pokażę na drugim rękawie, żebyśmy miały go ładnie do rozciągnięcia. W waszych rękawach prawdopodobnie u kilku osób w miejscach, gdzie były dodawane i odejmowane oczka, są kolorowe niteczki. To te niteczki teraz możemy poskładać ze sobą, tak żeby cały rękaw sobie szpileczkami na przykład spiąć, żeby był równo poukładany. I jeżeli się ktoś uprze, że ten trzynitkowy sposób zamykania oczek był całkiem fajny, to może, łapiąc za oczka brzegowe, nadal zamykać w ten sam sposób, czyli złapać za oczko tutaj, przeciągnąć, zostawić na szydełku, potem następną parę i przeciągnąć oczka przez siebie, to samo co przed chwilą. Jednak znacznie lepszy efekt da nam zszycie tego fragmentu ściegiem materacowym. Dlaczego? Ponieważ uzyskamy takie łączenie, które będzie niewidoczne. Już pokazuję, jak to osiągnąć. To pokazywanie na wszelki wypadek będzie na próbce, ze względu na to, że na tym mocno, mocno kudłatym moherze nie byłoby widać, o co chodzi. Dlatego próbka, ale zasada będzie identyczna. Potrzebna nam jest robótka do zszycia, igła, która jest najlepiej igłą do dzianin, czyli ma półokrągły czubek, albo przynajmniej nie bardzo ostry. Ja nie używam plastikowych igieł do zszywania, nie jestem w stanie się do nich przyzwyczaić, ale niektóre osoby używają i tak naprawdę chwalą to sobie bardzo, ponieważ wtedy trudno jest się wbić we włóczkę, a znacznie łatwiej między nitki włóczki, o co nam tak naprawdę chodzi. Na końcu nitki supełek zostawiamy fragmencik, żeby potem to schować. Zobaczcie, że ja mam inną włóczkę niż włóczka próbki. Troszeczkę dlatego, żeby Wam pokazać, jak wygląda łączenie, a troszeczkę, żeby Wam pokazać, jaki efekt jest na końcu. I teraz zszywamy. Składamy sobie tak, żeby obie prawe strony dotykały się i żeby były prawą stroną do góry. Czyli nie jak przy trzydrutowym, że lewa strona jest na wierzchu, tylko prawa strona jest na wierzchu. I zaczynamy zszywać. Na dzień dobry to się wbijamy w cokolwiek, żeby zabezpieczyć sobie nitkę. I teraz uwaga. Szukamy nitek między oczkami. One mogą być tuż przy brzegu, a mogą być jedne pół oczka dalej. Ja spróbuję to zrobić tuż przy brzegu. I wbijamy się, zahaczając o taką nitkę z jednej strony. I przeciągamy, oczywiście bez dodatkowych.
I teraz w tym miejscu, oczywiście gdybym zszywała coś mocno gotowego, to miałabym to wszystko pospinane, żeby to zszywać tak jak należy, czyli fragmentami, które sobie odpowiadają. I szukamy tutaj drugiej nitki. Mam. Na razie nie dociągam. I tak, następna nitka po prawej stronie. I wracamy na tą stronę, szukamy sobie i następna nitka. I znowu kolejnej nitki szukam. Zobaczcie, że na razie tego nie dociągam, troszeczkę specjalnie. I tutaj też rozciągam sobie i szukam kolejnej nitki. I znowu, tu szukamy następnej, która nam się pokaże między oczkami. I wracamy na drugą stronę i szukamy kolejnej, która nam się pokaże między oczkami. A tak naprawdę jest tutaj dopiero. I znowu następne. Z jednej strony, następne z drugiej strony. Sądzę, że wystarczy. I teraz zobaczcie, co się będzie działo, jak zacznę to ściągać. Ja przytrzymam. Zadziały się dwie rzeczy. Po pierwsze, spójrzcie, że oczka przykleiły się do siebie tak, że wygląda, tu jest dziura, wygląda jakbyśmy tu miały następne oczko. Czyli idealne łączenie, które powoduje, że na prawej stronie nie ma śladu. Druga rzecz, która się stała magicznie, to to, że jak ściągnęłam tą nitkę, a zobaczcie, że ją ściągnęłam mocno, ona z tej siateczki, która szła lewo, prawo, lewo, prawo, tak naprawdę ta zszywająca nitka stała się nitką prostą. Kompletnie. Ona w tej chwili idzie równiutko, zaczepiając tylko delikatnie o oczka. Ta nitka mi zniknęła. Co to oznacza w moim przypadku? To oznacza, że jak będę tym sposobem zszywała rękawy, to użyję wcale nie nitki moherowej, bo znowu szału dostanę po kilku razach, bo ta nitka będzie się zaczepiać. Użyję mlecznej nitki, ale zupełnie gładkiej. I jak ściągnę, to nie będę miała nawet po niej śladu. Przy grubych włóczkach, jak się ktoś uprze, to nawet gdybym to zszyła czerwoną nitką, to jej i tak po prawej stronie nie byłoby widać. A co się dzieje po lewej stronie? Po lewej stronie mamy coś, co przypomina zwykły szew, jakbyśmy zszyły w ten sposób. Szyjąc sobie tak, jak nasze babcie zszywały, robótki, ale jest jedna różnica. To wygląda podobnie, ale prawa strona już nie, bo nad prawą stroną mam pełną kontrolę. Natomiast tutaj schowały mi się te lekko rozciągnięte i nigdy nieperfekcyjne oczka brzegowe, których nie widać. Minus, no oczywiście taki, że w tym miejscu ten szew jest troszeczkę grubszy. Nie jest tragedia, nawet przy tej grubej włóczce to nie jest tragedia, ale mimo wszystko jest to minimalnie grubsze. Natomiast sam sposób zszywania właśnie ściegiem materacowym polecam, jeżeli już muszę zszywać, chociaż wiecie, że tego unikam, ale jeżeli już muszę, to zawsze w ten sposób. I to również, kiedy na przykład łączę włóczki tak. Czyli coś pionowego z czymś poziomym. Albo wszywam główki rękawów. Też korzystam dokładnie z tej samej metody zaczepiania o jedną i drugą stronę, o jeden i drugi brzeg, zaczepiając o niteczki albo o oczka. Ponieważ kiedy szyjemy prostopadle, to wtedy łapiemy za całe oczko.
kiedy szyjemy pionowo, to za niteczki między określonymi kolumnami oczek. Proste, bardzo estetyczne i świetne, jeśli chodzi o efekt, bo to się ze sobą skleja, dosłownie i w przenośni, bo mamy oczka, które wyglądają jak sklejone i mamy sam ściek, który też nam łączy brzegi w sposób czasami lepszy niż super glue, bo rzeczywiście nie ma tutaj żadnych dziur, wygląda to świetnie. Jeżeli chodzi o łączenie, to wszystko. Sweterek jest gotowy właśnie do połączenia i to jest Wasze następne zadanie. Natomiast kolejna rzecz, gdzie będę pokazywać pewne rzeczy, odłożę to, to będą wykończenia. I porozmawiamy sobie o dodawaniu ściągaczy i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to kwestia tego i-cordu przy dekolcie, który może Wam się przydać. I tutaj będę opowiadać, będę odsyłać do odpowiednich linków, będę pokazywać na moim swetrze, co się dzieje. Ale to dopiero w następnym odcinku. Na razie zszywamy i jak zszyjemy, to będzie pierwszy moment, kiedy sweter może zostać przymierzony i okaże się, czy wyszło nam wszystko dokładnie tak, jak sobie wymarzyłyśmy. Życzę Wam, żeby po przymiarce u Was było dokładnie takie wrażenie, że sweter wygląda dokładnie tak, jak Wasze dziewiarskie marzenia.